Szczęść Boże, Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. W trakcie posiedzenia rządu premier Mateusz Morawiecki podsumował 4 lata pracy ministrów. Jak mówił, to były lata walki z rabunkiem VAT-u, ale i walki o lepszą i sprawiedliwszą gospodarkę. Te ostatnie 4 lata, można powiedzieć, były takimi latami walki. Walki o prawdę historyczną, walki o lepszą gospodarkę, bardziej sprawiedliwą, walki o sprawiedliwy system podatkowy, walki z rabunkiem VAT, walki ze smogiem. Niech potwierdzeniem też jakości tej pracy państwa, naszego rządu, będzie to, że w badaniach Eurostatu, w europejskich badaniach Komisji Europejskiej dotyczących społecznej akceptacji dla rządu, 4 lata temu ta akceptacja, w 2014 roku precyzyjnie rzecz ujmując, ta akceptacja wynosiła 14%, a dzisiaj jest to 41%, jest to powyżej średniej europejskiej, jest to najszybszy przyrost ze wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Prawdopodobnie w piątek poznamy skład nowego rządu, poinformował minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Tego dnia zbierze się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk był pytany o to, czy pozostanie na stanowisku. Odpowiedział, że wszystkie decyzje będą znane pod koniec tego tygodnia. Mamy posiedzenie komitetu politycznego, to władze statutowe zatwierdzą wszystkie najważniejsze stanowiska, więc kiedy myślę, to zostawmy to. Myślę, że w piątek będzie już decyzja, którą przekażemy. Proszę nie wymagać ode mnie, żebym wchodził w rolę premiera. Na pewno nim nie będę. W związku z tym to jest jednak decyzja pana premiera, kogo wyznaczy na ministrów. I jeszcze te parę dni musimy poczekać. Decyzja Komitetu Politycznego PiS-u będzie dotyczyć nie tylko resortu gospodarki morskiej, ale całego rządu. Już wcześniej partia ustaliła strukturę nowego rządu. Nie podała jej jednak jeszcze do opinii publicznej. Nieoficjalnie media mówią o utworzeniu nowego resortu Ministerstwa Zasobów Narodowych. Na jego czele miałby stanąć wicepremier Jacek Sasin. Donald Tusk nie wystartuje w wyborach prezydenckich. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej może zostać zatem Małgorzata Kidawa-Błońska, o czym już teraz mówi wiceszef Platformy Borys Budka. Donald Tusk długo czekał z decyzją swojej politycznej przyszłości. Do Polski przynajmniej na razie nie planuje wracać. Deklaruje tylko wsparcie dla opozycji w najbliższych wyborach prezydenckich. Uważam, że możemy te wybory wygrać, ale do tego potrzebna jest kandydatura, która nie jest obciążona bagażem trudnych, niepopularnych decyzji. A ja takim bagażem jestem obciążony od czasów, kiedy byłem premierem. Tym bardziej, że nie zamierzam się tych trudnych decyzji wypierać. Chcę też podkreślić, że będę bardzo mocno wspierał opozycję w tych wyborach. 1 grudnia dobiega końca kadencja Donalda Tuska w fotelu przewodniczącego Rady Europejskiej. Były premier może zostać w Brukseli. Jest kandydatem na szefa Europejskiej Partii Ludowej. Ten wybór będzie znany już 20 listopada na kongresie w Zagrzebiu. Decyzja Tuska jest odczytywana w jego obozie politycznym jako dojrzała. To zdanie m.in. Katarzyny Lubnauer. Donald Tusk pokazał ponownie, że jest dojrzałym i doświadczonym politykiem. Ze względu na swoje doświadczenie i kontakty międzynarodowe byłby świetnym prezydentem Rzeczypospolitej. Niestety ze względu na bagaż polityczny znacznie gorszym, bo polaryzującym kandydatem. Co innego twierdzi Prawo i Sprawiedliwość. I Michał Dworczyk, i Krzysztof Sobolewski są przekonani, że Tusk nie chciał zaryzykować porażki z obecnym prezydentem Andrzejem Dudą. Faktem jest jednak, że były premier ciągnie za sobą bardzo negatywny elektorat i to on mógł pozbawić go szans na prezydenturę. Po rezygnacji Tuska wszystkie oczy w Koalicji Obywatelskiej zwrócone są na Małgorzatę Kidawę-Błońską. Wydaje się, że Małgorzata Kidawa-Błońska jest naturalną kandydatką na prezydenta po wyniku, który otrzymała w wyborach do Sejmu w Warszawie. Podkreślił wiceszef Platformy Borys Budka, który teraz, jak wynika z medialnych informacji, ma rzucić w partii wyzwanie Grzegorzowi Schetynie.
Decyzja Donalda Tuska o rezygnacji z walki o fotel prezydencki w Polsce może mieć związek z jego planami na przyszłość. Swoją polityczną karierę Tusk może kontynuować w strukturach Europejskiej Partii Ludowej, mówił na antenie telewizji Trwam prezydencki doradca Paweł Sałek. Wczorajsza deklaracja Donalda Tuska dotycząca rezygnacji z udziału w wyborach prezydenckich w Polsce wywołała falę komentarzy. Powodów tej decyzji, jak mówił w telewizji Trwam prezydencki doradca Paweł Sałek, może być wiele. Pewnie pan przewodniczący Tusk też wiąże swoją przyszłość w świetle tych doniesień medialnych, które płyną z Brukseli. Być może z tą kartą europejską, tej polityki europejskiej, no bo już za kilkanaście dni, można powiedzieć, przestanie być prezydentem Europy. I być może stanie na czele Europejskiej Partii Ludowej. Tusk jest kandydatem na to stanowisko. Paweł Sałek przekonuje, że były premier na pewno jest osobą doświadczoną, jednak ciągnie się za nim spory bagaż, jakim są 8-letnie rządy koalicji PO-PSL. Ten bagaż, panie redaktorze, on na pewno jest z tego względu, że nawet jeśli spojrzymy na to, co za czasów koalicji PO-PSL stało się z wiekiem emerytalnym, kiedy to wiek emerytalny został podniesiony, z czym Polacy się nie zgadzali. Tym obciążeniem na pewno są też decyzje dotyczące OFE. I choć Andrzej Duda nie potwierdził jeszcze oficjalnie swojego startu w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, to jak podkreśla Paweł Sałek, z ogromnym szacunkiem i powagą podchodzi do wszystkich propozycji personalnych, które są związane z potencjalnymi kandydatami po stronie opozycji. Opozycja wciąż może znaleźć kandydata na prezydenta, który skupi wszystkie siły postkomunistyczne, podkreśla marszałek senior Sejmu Antoni Macierewicz i przekonuje, że czeka nas trudna kampania przed kolejnymi wyborami. Już teraz swój start w wyborach prezydenckich ogłosił lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Teraz decyzję musi podjąć Koalicja Obywatelska. Jednym z wariantów jest Małgorzata Kidawa-Błońska. Żadna z tych postaci sama w sobie nie sądzę, żeby była rywalem, który by rzucał wyzwanie rzeczywiście zagrażające kandydaturze pana prezydenta Andrzeja Dudy. Marszałek senior Sejmu Antoni Macierewicz przypomina jednak, że opozycja może zyskać, jeśli znajdzie kandydata, który połączy wszystkie siły postkomunistyczne. Tak zakwalifikował nie tylko SLD, ale i Platformę Obywatelską. To jest możliwe, że znajdzie się kandydat, który skupi te wszystkie siły, a to ciągle jest bardzo duży potencjał. On nie dominuje wbrew pozorom w Polsce, dlatego bo te wybory pokazały, że większość, absolutna większość Polaków głosowała za hasłami, no, skupiającymi się wokół tych trzech wartości: Bóg, honor i ojczyzna. Niezależnie od tego, kto stanie do rywalizacji z Andrzejem Dudą, nie będzie to łatwa batalia, podkreślił Antoni Macierewicz. Uważam, że czeka nas ostra i ciężka, trudna, pełna, że tak powiem, konieczność daleko idącego zaangażowania kampania prezydencka. To właśnie obecny prezydent Andrzej Duda wyznaczył Antoniego Macierewicza na marszałka seniora Sejmu. Argumentem, który przeważył, były liczne zasługi dla opozycji komunistycznej. Będziemy kontynuować reformę sądownictwa, mówi premier Mateusz Morawiecki. Odpowiada też na wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie przechodzenia sędziów w stan spoczynku. Decyzja TSUE będzie jeszcze analizowana. Wyrok, który został ogłoszony przez TSUE, dotyczy stanu historycznego. Tak twierdzi premier Mateusz Morawiecki, choć zapewnia, że decyzja Trybunału będzie jeszcze analizowana. Wyrok dotyczy w zasadzie stanu historycznego. Odpowiednia ustawa została zmieniona ponad rok temu. Dokładnie przeanalizujemy ten wyrok i jego potencjalne skutki. Premier podkreślał, że polskie sądy wciąż wymagają głębokiej reformy. Będziemy te reformy kontynuować w taki sposób, aby były one zrozumiane przez naszych partnerów w Unii Europejskiej, ale przede wszystkim, aby nasze sądy w końcu zaczęły sprawnie działać, bo tego bardzo mocno oczekują nasi obywatele. W odpowiedzi na wyrok TSUE Komisja Europejska domaga się od polskiego rządu działań w sprawie sędziów, którzy musieli wcześniej przejść w stan spoczynku. W historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej wiceminister kultury Jarosław Sellin wręczył nominacje osobom, które weszły w skład Rady Instytutu Dziedzictwa Solidarności. Łącznie w skład Rady weszło 21 osób.
Instytut Dziedzictwa Solidarności został powołany 31 sierpnia bieżącego roku w kolejną rocznicę podpisania porozumień sierpniowych, czyli de facto w rocznicę powstania Solidarności. Jest to instytucja wspólna, powołana przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz Związek Zawodowy Solidarność. Chcemy przypominać prawdziwą historię Solidarności, prawdziwe dziedzictwo, prawdziwe wartości, którym Solidarność żyła. Wczoraj w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyło się uroczyste wręczenie nominacji osobom, które wchodzą w skład Rady Programowej Instytutu. Najważniejszej rady, która będzie wskazywała kierunki, jak ma funkcjonować Instytut, czym będziemy się zajmować na bieżąco. W skład Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Solidarności łącznie weszło 21 osób. Znakomitych osobowości, ludzi, którzy są legendą Solidarności, ludzi, którzy zajmują się historią Solidarności, ludzi mediów, którzy też, dla których to dziedzictwo nie jest obojętne, którzy na pewno Instytutowi też pomogą w promowaniu własnego działania. W tym gronie są m.in. profesor Barbara Fedyszak-Radziejowska, sygnatariusze porozumień sierpniowych Andrzej Gwiazda i Andrzej Kołodziej, czy bratanica błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, patrona Solidarności, Barbara Popiełuszko-Matyszczyk. Mam takie poczucie, że jest tak wiele rzeczy, których o Solidarności nie powiedzieliśmy sobie, nie przemyśleliśmy, że to jest właściwie zaszczyt. Nowy instytut musiał powstać, bo zadanie promowania dziedzictwa Solidarności przerosło Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku, mówi Jarosław Sellin. To jest instytucja politycznie i partyjnie opanowana przez Platformę Obywatelską i jej akolitów. To jest instytucja złamana, jeśli chodzi o jej niezależność, przez Platformę Obywatelską. Wiceminister kultury zapowiedział, że jego resort przekaże na funkcjonowanie instytutu rocznie około 4 milionów złotych. Nie wykluczył, że dojdą do tego dotacje celowe ministerstwa na konkretne przedsięwzięcia. Funkcjonariusze CBA zatrzymali na gorącym uczynku byłego policjanta, który przyjmował łapówkę w wysokości 50 tysięcy złotych. Akcja przeprowadzona przez CBA miała miejsce w Gdańsku. Miejscowy ochroniarz, były funkcjonariusz policji, został złapany chwilę przed przyjęciem pierwszej transzy łapówki. Mężczyzna powoływał się na wpływy w Komendzie Głównej Policji. W zamian za 100 tysięcy złotych podjął się załatwiania spraw karnych. W mieszkaniu zatrzymanego funkcjonariusze Biura Antykorupcyjnego zabezpieczyli dokumentację i nośniki danych. Dowody trafią do prokuratury okręgowej w Gdańsku. Poczta Polska otworzyła w Białymstoku nową sortownię. Placówka ma wesprzeć działania spółki w obsłudze rosnącego rynku paczek. Nowy Wydział Poczty Polskiej usytuowany jest na terenie Panatoni Park Białystok. Dzięki nowej placówce obsługa przesyłek będzie szybsza i prostsza. Ponad 5 tysięcy metrów kwadratowych, ponad 4 tysiące metrów powierzchni magazynowej. Aleksandra Bargiełowska-Antczak, dyrektor regionalny dystrybucji pionu operacji logistycznych w Białymstoku, podkreślała, że zatrudnienie w obiekcie znajduje 190 osób, 20 jest na umowie zlecenie. Każdego dnia w tym miejscu sortowanych jest 228 tysięcy listów i 23 tysiące paczek. Nareszcie Poczta Polska ma nowoczesny obiekt w Białymstoku na Podlasiu. Nareszcie nasi pracownicy uzyskują obiekt, w którym mogą godnie wykonywać swoje obowiązki, gdzie mogą godnie wykonywać swoją pracę. A to, jak podkreślał wiceprezes do spraw logistyki Poczty Polskiej Paweł Przychodzeń, jest możliwe dzięki nowoczesnym rozwiązaniom. To jednak nie koniec inwestycji na Podlasiu. Już wkrótce w Choroszczy powstanie regionalna sortownia obsługująca listy i przesyłki. Ja dziękuję oczywiście, że możemy dziś się spotkać w nowoczesnym obiekcie. W takim obiekcie, który poprawi oczywiście komfort pracy pracownikom, który oczywiście wpłynie na jakość usług świadczonych przez Pocztę Polską, ale wiemy i mam takie zapewnienia, że spotkamy się, mam nadzieję, pod koniec kadencji sejmikowej w Choroszczy, w tym docelowym miejscu, gdzie powinniśmy się spotkać. To będzie możliwe w przeciągu 4-5 lat, podkreślał marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki. Na uroczystym otwarciu obecny był również wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Wyraził nadzieję, że ta inwestycja wpłynie na rozwój regionu. Jest to wyjście naprzeciw tym koniecznościom rozwojowym, które na rynku usług pocztowych, dostarczania paczek, bo tutaj ta szczególnie usługa będzie rozwijana,
są wymagane. Poczta Polska już od kilku lat stawia na rozwój usług związanych z obsługą e-commerce. Rozwój spółki znacząco wpływa na coraz większy udział w rynku przesyłek KEP. Chodzi o przesyłki kurierskie, ekspresowe i paczkowe. W Wielkiej Brytanii trwa kampania wyborcza. Partia Pracy proponuje nowe referendum. Konserwatyści bronią z kolei umowy, jaką wynegocjowali z Unią Europejską w sprawie Brexitu. Cała kampania wyborcza w Zjednoczonym Królestwie kręci się wokół Brexitu. 12 grudnia Brytyjczycy zdecydują, opuszczamy lub zostajemy w Unii, bo taką narrację narzuca Partia Pracy. Najpierw zapewnimy rozsądną umowę. Nie potrwa to dłużej niż 3 miesiące, ponieważ umowa będzie oparta na warunkach, które już omawialiśmy z Unią Europejską. Partia Pracy chce nowego referendum. Jeśli będziesz chciał opuścić Unię Europejską bez niszczenia naszej gospodarki i naszej służby zdrowia, będziesz mógł zagłosować za umową. Jeśli będziesz chciał pozostać w Unii, też będziesz mógł na to zagłosować. Jeremy Corbyn, lider Partii Pracy, przekonywał, że ma prosty plan na przełamanie impasu w sprawie Brexitu. Na te słowa zareagował premier Boris Johnson. Podkreślał, że dobra umowa była już wynegocjowana. Wypracowaliśmy świetną ofertę wyjścia z Unii Europejskiej. Niestety, parlament w ostatniej chwili postanowił to zablokować. Wstępne sondaże pokazują, że największe poparcie ma Boris Johnson i konserwatyści. Głosować chce na nich 40% obywateli. Na drugim miejscu plasuje się Partia Pracy z wynikiem 28%. Dalej Liberalni Demokraci 16% i Partia Brexitu 11%. I na teraz to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, życząc dobrego popołudnia. Z Panem Bogiem.